Siemaneczko moi kochani, z tej strony Araulen i witam was w kolejnym, bodajże 9, jeśli się nie mylę, ale możliwe, że się mylę, odcinku z symulatora Farmy 2014, edycja platynowa. I dzisiaj chyba będziemy orać te łąki, o których zadecydowaliście w ankiecie, tak. Była ankieta, o której przypominałem, prosiłem i tak dalej, i tak dalej. I zdecydowaliście, że mam wszystkie te łąki skosić i zebrać. I dopiero mogę je orać. Więc chyba zrobiliście mi to specjalnie na złość, bo kurczę, wiecie ile ja roboty nad tym miałem? Pracowałem nad tym kilka godzin, żeby to wszystko skosić i zebrać, pozgrabiać. Co w przełożeniu na moją ilość wolnego czasu wyszło około ja wiem ile ja na tym pracowałem, 4 dni bodajże. Przez co tak odcinek się opóźnił. Ale już wreszcie ten odcinek nieszczęsny nagrywam, bo strasznie w ogóle się stęskniłem za nagrywaniem. Mam takiego niesamowitego powera, żeby nagrywać. W ogóle zaczynajmy już, bo kurczę się nie doczekam, nie mogę się doczekać. I najpierw może zatankujemy, bo mamy mało paliwa, mam nadzieję, że paliwo jest jakieś tutaj jeszcze w zbiorniku na farmie, a jak nie, to trzeba będzie się przejechać gdzieś i kupić. Aha, tutaj się kupuje, zapomniałem. Lindner Geotrack. Okej. Więc mamy zatankowane. Gas station. I właśnie was przepraszam, że tak długo nie było żadnego odcinka ani z PF-a, ani z innych gier, bo kurczę, pracowałem właśnie nad tymi łąkami. Poza tym nie miałem niestety za bardzo czasu, a jeszcze te łąki w ogóle to wszystko przedłużyły, więc masakra. Ale teraz już mam nadzieję, że zacznę regularnie wrzucać te odcinki. Mam teraz troszeczkę mniej pracy, co nie oznacza, że kompletnie nie mam. Cały czas pracuję nad tajnym projektem, o którym wy nie wiecie, ale się dowiecie. Jeśli ktoś w jakiś sposób się domyśla, o co chodzi, bądź wie, przypadkiem się dowiedział, bądź coś tam, uprzejmie proszę o niepisanie tego w komentarzach, bo poleci ban. Ja nie chcę takich osób w komentarzach, że oni będą nie wiadomo co pisać i nie wiadomo za jakich się mają, bo coś tam wiedzą. Nad projektem cały czas pracujemy. Pierwsze info powinno się pojawić we wrześniu, podejrzewam. Choć nie jestem... Okej, jestem ponownie, wybaczcie, ale miałem telefon i musiałem parę rzeczy obgadać i zeszło tak, że mamy noc w grze, więc przewiniamy to do następnego dnia, bo jest ciemno jak w dół, burzyna, nieważne. Czekaj. Okej, mamy ranek i orzemy to. Może wezmę się za to mniejsze pole, pogadam z wami, a potem poza odcinkiem najwyżej ogarnę pozostałe pola. Która jest godzina? Okej, bo muszę wiedzieć ile nagrywam, bo mój zegareczek niestety padł i nie mam stopera, więc muszę patrzeć tutaj na stacjonarnym zegarku co i jak. W każdym razie. Wspominałem, że info może pojawić się we wrześniu i tak też najprawdopodobniej będzie. Nie jestem jednak w stanie określić, czy na pewno będzie we wrześniu, czy może na początku października, w połowie października najpóźniej. Zależy jak pójdą prace, jak wszystko dogadamy i tak dalej. Zapowiada się smakowicie. Być może zarzucę wam coś wcześniej. Jeśli będę mógł, jeśli stan będzie na to pozwalał, ale tego nie jestem w stanie obiecać. Po prostu wszystko jest na razie owiane tajemnicą. Wie tylko o tym ekipa pracująca, w tym między innymi ja. I po prostu wszystko utrzymujemy w tajemnicy, by później zrobić wielkie boom. Ja na pewno się domyślę o co chodzi i tak dalej, nie trudno się domyślić, ale
zachowajcie to proszę dla siebie, a ja po prostu będę robił swoje. Oczywiście będzie to wszystko na YouTube, jakżeby inaczej, więc będziecie mogli sobie oblukać wszystko w odpowiednim czasie. Okej. To by było na tyle na temat tego niesamowitego czegoś, nad czym pracuję, co mi pochłania tyle czasu. Czas zorać to. I mamy dzięki temu, będziemy mieć dzięki temu dosyć dużą powierzchnię na inne uprawy. Więc będziemy to jakoś ładnie, fajnie wykorzystywać. Jedną łąkę może zostawię. Nie wiem, czy zostawię tutaj jedną, bo tam mam jeszcze tylko małą, czy zostawię tam pod sklepem, bo tam pod sklepem też mam failowo kupiłem. To się jeszcze pomyśli. Ewentualnie zrobię jakąś ankietę, albo zobaczę jeszcze. Jak coś, to najwyżej będzie ankieta w opisie. Ups. Co jeszcze bym chciał powiedzieć, bo czuję niesamowitą chęć gadania, tylko nie widzę jakoś za bardzo tematów do tego. Nagrywam to obecnie w sobotę. Wy to widzicie najprawdopodobniej w niedzielę. Film nagrywam w nocy jak zwykle, ale mam lepsze warunki w domu, dlatego mogę się więcej rozgadać i w ogóle i te sprawy. I co w związku z tym, parę rzeczy, parę info jeszcze, które chętnie wykorzystam właśnie SF-a tutaj, żeby o tym powiedzieć, bo SF ma dużo większy przekaz nawet niż moje vlogi, audiologi i inne pierdoły. Więc co bym chciał jeszcze powiedzieć, chyba mówię przez nos, ale nie jestem tego pewien, bo nie słyszę tego w słuchawkach. Jak coś, to bardzo przepraszam. Co bym chciał jeszcze niesamowitego powiedzieć? I w sumie to miałem coś niesamowitego do powiedzenia, ale już zapomniałem co. Już wiem co miałem powiedzieć. Chcę powiedzieć coś, nad czym się zastanawiam, i jeśli podejmę taką decyzję, to będzie mnie naprawdę przykro. Otóż zastanawiam się nad zakończeniem serii Symulatora Farmy 2014, kompletnym zakończeniem serii. Nie czuję już, powiem szczerze, nie czuję tego, co dawniej czułem. Gra dla mnie, zwłaszcza na tym DLC Ameryka, straciła klimat. Mapa jest strasznie goła, gra jest niedopracowana. Niestety nie czuję takiego, takiej chęci gry w to, troszkę to robię na siłę, w związku z czym też te odcinki wolniej się pojawiają. Czas też tu dużo robi, no ale to też troszkę. Zastanawiam się nad jakąś serią fabularną na moim kanale. Jak wiecie pewnie z Facebooka, o ile śledzicie mojego Facebooka, zapraszam do lajkowania. Będę miał nowy internet. Nowy internet będę miał w tym albo przyszłym tygodniu. Czyli jak wy oglądacie to w niedzielę, to ja nowy internet będę miał albo od niedzieli, między poniedziałkiem a piątkiem, coś w tym tygodniu, coś w tym stylu, albo dopiero tydzień później. Zależy po prostu, jak uda mi się wszystkie papiery pozałatwiać i sprzęt przede wszystkim do tego. Jeśli kogoś ciekawi, cudów to nie będzie, ale zdecydowanie będzie to lepsze niż moja obecna Neostrada, która działa mega masakrycznie, tragicznie w mojej miejscowości. Będzie to internet 3G, internet mobilny, w związku z czym będą limity, tak, i zdaję sobie z tego doskonale sprawę, ale będę miał nielimitowane pobieranie, wrzucanie i tak dalej między północą a godziną 12 w południe, w związku z czym przy dużo większych prędkościach, jakie będę osiągał, ułatwi mi to pracę na YouTube, bo nie będę musiał 15-minutowego filmu wrzucać 4 godziny,
Przez co filmy też pewnie będą pojawiać się trochę częściej i chciałbym nagrać fabularkę. Jeszcze co odnośnie tej prędkości, pewnie niektórych z was to ciekawi, a jeśli nie, to trudno, przepraszam. Download, prędkość pobierania będę miał na poziomie około, ciężko tutaj powiedzieć, podejrzewam, że między 4 a 10, bo nie mam bladego pojęcia, ile rzeczywiście wyciągnę. Bo bez anteny na CDMA miałem, ogarnięci wiedzą co to CDMA, miałem około 2 megabity na sekundę pobierania, 2,5. Na CDMA, na routerze, na rewizji A z ograniczeniami, miałem 2,5 mega. Ja będę miał 3G, które jest zdecydowanie mocniejsze, na którym nie korzysta tyle osób jeszcze w moim regionie, plus będę miał mega mocną antenę. Więc podejrzewam, że między 4 a 8, 10 może nawet, bo nie mam bladego pojęcia, jak ta antena przysłuży się do działania, ale podejrzewam, że około 6 to taka realna prędkość, którą jestem w stanie wyciągnąć. Jeśli chodzi o prędkość rzucania, to będę miał około 2-3 megabitów na sekundę. I to mnie najbardziej boli, bo na takiej prędkości jak 3 megabity na sekundę wrzucania, mógłbym spokojnie robić streamy. Tylko te streamy musiałyby być w nocy, bo inaczej nie miałbym jak po prostu, wiecie, pracować, bo limit by mi zjadało. Niestety streamowanie też zabiera limit i to jest, kurczę, główny minus, bo tak aż mną trzęsie, że mieć możliwość streamowania, jednocześnie nie mieć. Niestety nic nie zrobię. Chyba że nie będzie limit na to nałożony, w co wątpię, to pojawią się streamy i o tym was poinformuję na Facebooku i na pewno też na YouTubie, żeby więcej osób o tym wiedziało. Mam mega ochotę na streamowanie, to by mi ułatwiło pracę też w takich grach jak symulatory farmy. Nie musiałem wszystkiego samemu robić, bo też nie mam takiej motywacji wtedy do tego. Mógłbym, odpalam sobie streama, powiedzmy, wy oglądacie, komentujecie na żywo, ja odpowiadam, w międzyczasie sobie pracuję, coś tam, przygotowania do odcinka i inne pierdoły. To niesamowicie by mi pomogło, bo samemu nie czuję takiej motywacji, żeby coś robić, odpalić grę i tak dalej. A streamy by mi to ułatwiły i pewnie ułatwiłyby mi też moje gadanie, które teraz, jak słyszycie, jest świetne, ale pewnie nagram parę odcinków i znowu się zatnę, bo nie będę miał tematu do gadania. W związku z czym pomyślę, będę negocjował jeszcze z usługodawcą, którego nazwy nie powiem. I po prostu, żeby nie reklamy nie robić. Ze sprzedawy krowego mleka stozy też jest spoko. Spoko. Zysk się generuje. Jeszcze co do tej gry fabularnej, bo nie mogę, zaczynam i nie mogę skończyć. Mam zamiar nagrywać jakieś gry fabularne, gdy będę miał ten nowy internet. Nie wiem, jakie to będą jeszcze gry. Na pewno to nie będą horrory, których panicznie się boję. Nawet w południe, gdy gram w jakiś horror, to cały się trzęsę i na każdym krańcu jestem w stanie krzyknąć ze strachu, więc za to się nie biorę nawet. Ale takie gry pokroju Crysis, Assassin's Creed, Tomb Raider, The Walking Dead, coś w tym stylu, myślę, że byłbym w stanie nagrać i regularnie wrzucać coś w zamian za symulator farmy 2014, niestety. Tutaj mówiłem, kompletnie nie czuję tego, co czułem dawniej w stosunku do tej gry. Nie korci mnie, żeby odpalić ją, żeby cisnąć dalej, pykać w ogóle. Mam w niej rozegrane już bodajże 102 godziny, łącznie z beta testami podstawki, w których aktywnie uczestniczyłem. Osiągnąłem to od, bo ja wiem, kiedy to było, październik, koniec października, jak wyszła beta, mniej więcej, więc niecały rok. Nie jestem w stanie określić, ile to miesięcy,
Czekajcie. sierpień do stycznia. Około 10 miesięcy. W każdym razie wynik niesamowity według mnie. I to świadczy o tym, że naprawdę coś czułem do tej gry. Niestety to się wypaliło, a ja nie chcę robić odcinków na siłę. Nie chcę tego robić, bo... ja chcę robić odcinki dobre jakościowo, gdzie chętnie z wami pogadam, mam coś do roboty, nie wyłączyłem GG, ktoś się do mnie dobija, za co bardzo serdecznie was wszystkich przepraszam. Po prostu chcę zmian na moim kanale. Jak widzieliście, wrzuciłem ostatnio animację, Lauerfels. Nie wiem, czy ogarniacie, o co chodzi. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, spokojnie, nie chcę zrobić z was głupków, przepraszam. Jeśli tak się poczujecie, skoro to wyjaśnię, ale nie jest to żadne outro. To są Lauerfels, czyli tak zwane przejściówki, odnośniki zapraszające do jakichś tam social media, które prowadzę wraz z kanałem, czyli tam Facebook, Ask, coś tam jeszcze. I one nie są na jako outro na końcu filmu, tylko po prostu w trakcie się pojawiają. Czyli na przykład teraz wrzucę odnośnik do Aska i tyle, tak, tyle, to są Lauerfels. Chcę zmienić troszeczkę wizerunek kanału i ten nowy internet mi w tym pomoże. Wróciłem do animacji po jakimś pół roku przerwy. Projekt może nie zachwyca, ale mnie się stosunkowo podoba. Artysta nie może w zachwyt popaść nawet nad swoimi najlepszymi, najpiękniejszymi, wykurwistymi, za przeproszeniem, wykraczkuje to pracami. No po prostu nie może, bo nie byłby w stanie się później udoskonalać, przynajmniej ja tak uważam. Niemniej jednak co jakiś czas jakaś animacja się pojawi, bo wróciłem do tego i jak będę miał czas, to coś tam będę grzebał. Chcę zmienić troszkę ten wizerunek kanału. Zacznę właśnie tam fabularkę. Możecie nawet w komentarzach proponować, jakie chcecie gry nowe na moim kanale. To nie jest jeszcze koniec SF-a 2014, nie zapowiadam tego. Po prostu uprzedzam, że to niedługo może się skończyć. Na razie jeszcze chętnie tam parę odcinków nagram. Ale zbliża się, że tak powiem, godzina zero. I wie, gdy ona wybije, po prostu skończę go nagrywać, skończę go odpalać. Niestety. Mam w zanadrzu jedną grę, taką, którą wydaje Playway do nagrywania. Farmfix, nie wiem, czy o tym słyszeliście. Nie wiem za dużo na jej temat, szczerze mówiąc, bo wiem, że na pewno wyjdzie na mobilne urządzenia. Nie wiem, co będzie z PC-tami, ale podejrzewam, że też wyjdzie. Jeśli wyjdzie, to praktycznie natychmiast postaram się tego Farmfixa nagrać. To będzie moja pierwsza styczność z czymś takim. Grałem chwilę w Car Mechanic Simulatora, ale jakoś mnie nie pociągnął ze względu na auta, którymi się zbytnio nie interesuje, a Farmfix zapowiada się jakby ulepszeniem tego, więc czemu by nie spróbować. Proponujcie jakieś gry fabularne, niefabularne, jakie mógłbym nagrać na kanał, nawet jeśli jakieś na 1-2 odcinki. Liczę, że coś fajnego mi porzucicie osobiście. Myślę nad Tomb Raiderem i The Walking Dead, coś z tych. Jeśli popieracie, dajcie znać w komentarzach, którą i tak dalej, proponujcie swoje, liczę na was. Bo kanał tworzę dla was, nie dla siebie i chcę, żeby był także z wami współprowadzony. Nie, że tylko ja jestem sobie i po prostu coś tam robię, tylko żebyście wy współtworzyli ten kanał, pokazywali, że jesteście aktywni, bo nie ma nic piękniejszego dla youtubera jak aktywność widzów, jakakolwiek, łapki, komentarze, subskrypcje i tak dalej. I w łapkach akurat jestem z was dumny. Moje filmy widzę, że wam się podobają, z czego się ogromnie cieszę, bo rzadko kiedy spotykam jakąkolwiek łapkę w dół przy moim filmie. A jeśli już, to jedną, dwie maksymalnie, co jest niesamowite.
ale proszę komentujcie też więcej, bądźcie aktywni. To wam za jakiś czas się wynagrodzi, spokojnie. Będą kolejne eventy na kanale, będą, ale no to wszystko potrzeba czasu, pomysłu, nagród i tak dalej. I podejrzewam, że będzie grubo w okolicach, ja wiem, grudnia? Podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że grudnia, ewentualnie lutego, będzie grubo, gruby konkurs. Lower Thirds udostępnię wam, powiedzmy, jak wybijecie 1 000 000 wyświetleń na moim kanale, bądź 2000 subów. Tak, wtedy udostępnię wam projekt Lower Thirds. A Konty chce wielką akcję zrobić, bez względu na to, czy będę miał jakąś tam okrągłą liczbę na kanale, czy nie. Chcę w związku z premierą czegoś zrobić, ogromną akcję, którą zorganizuję. Bez względu na wszystko, zorganizuję tą akcję. Po prostu musicie czekać spokojnie. I to by było na tyle, bo niesamowicie się rozgadałem i to będzie katorgą, podejrzewam, dla mnie to wrzucać. Mógłbym tak jeszcze gadać spokojnie godzinę, bo czuję się taki... Mam takim powerze, że jest niesamowicie po prostu. I aż mi gardło zaczęło boleć od tego gadania. Lecę, może jeszcze nagram jeden odcinek, albo dwa, albo coś innego nagram. Trzymajcie się. Pamiętajcie, pisać mi w komentarzach, jeżeli sobie życzycie gry i tak dalej. Pamiętajcie, to nie jest jeszcze koniec SF-a, ale on powoli nadchodzi, więc bądźcie na to przygotowani. Jeśli chcecie mieć zapełnioną dziurę po grze, która jest najchętniej oglądana na moim kanale, proponujcie, bo ja to robię dla was, nie dla siebie. A nie problem jest dla mnie kupić jakąś grę i dla was nagrać. Więc to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Liczę, że będziecie dalej mnie wspierać, licznie komentować i tak dalej. Zrobię tutaj sweet focie na miniaturkę. To by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Komentował dla was rozgadany Araulen. Ups, nie ten przycisk. Rozgadany Araulen, jak dawno taki nie byłem rozgadany. Cieszę się, że wreszcie wracam do nagrywania. Mam jest... Kurczę, czemu ja nie mogę tego skończyć? Dobra, cześć, bo nigdy tego nie skończę.